Hej, witajcie, z tej strony Kalasar, a to jest kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 Krew i Wino. No i w tym odcinku tutaj zauważyłem, że da się zapisać, więc nie będzie trzeba pomijać tych wszystkich dialogów. Ja tutaj sobie wrzuciłem odwar, jakieś ulepszenia tutaj na miecze, to wiadomo. Olej przeciwko wampirom. Co jeszcze tutaj zrobiłem, tak sobie grzebałem. Tutaj odblokowałem jedną mutację. No i ją aktywowałem. Okej, okay. Tutaj było osiągnięcie jeszcze, ale z tego co zauważyłem tutaj, żeby zablokowana kieszeń, liczba zablokowanych mutacji wymaganych do odblokowania 4. Jeżeli tutaj sobie wykupimy, chociaż byle co, nawet jeżeli miałoby się nam to nie przydać, to odblokuje nam tu kieszeń, co z chęcią bym zrobił. Na przykład tutaj mam pełno mutagenów zielonych. Nie musimy tego używać, co prawda, ale jeżeli będzie coś fajnego, no to się użyje. Ale tak na szybko chociaż odblokować. Tutaj jeszcze, a tutaj co mamy? Jeszcze czerwonym mutagen jest potrzebny. Na razie sobie to poodblokowuję, a później się zobaczy, czy coś będzie przydatnego. Dobra. Tutaj też jest jeszcze czerwony potrzebny mutagen. Okej. Okay. Jeszcze dwa mutageny sobie odblokujemy i tutaj będzie można odblokować i tutaj zobaczymy. Zresztą ja sobie wszystko poza odcinkiem jeszcze przeczytam, zobaczę co to dokładnie daje. Ale dobra. Dzięki mutacji wzmocnione synapsy masz dostęp do dodatkowej kieszeni na umiejętność. Okej. Okay. No, ale to chyba wiadomo o co chodzi. Tutaj ile jest? Jeszcze dwa. O, mam dwie wolne kieszenie, dobra. Skoro mam dwie wolne kieszenie, no to zobaczmy na szybko, co tutaj jest w alchemii na przykład. Gdy Geralt zostanie zraniony w walce wręcz, atakujący przeciwnik otrzyma obrażenia o wartości 1,5% zadanych obrażeń, a za każdy punkt toksyczności. Aktualnie 105%. No to nawet sporo. Jak będzie mnie atakował, to sam będzie tutaj obrażenia dostawać. Mam jeszcze jedną wolną kieszeń. Co tutaj mamy? Każdy punkt zatrucia eliksirami zwiększa obrażenia zadane mieczem i moc znaków o 0,75%. Maksymalnie 75%. Tutaj tego nie mogę, bo jeszcze nie jest wykupione. Tutaj co jest? Znaki mogą zadać obrażenia krytyczne. Szansa na zadanie obrażeń i wartość obrażeń wzrastają wraz z mocą znaków. To jest chyba nic ciekawego dla mnie. Poza Quenem to ja tak z dużo nie korzystam. To jest znak Art. Głównie to też nie. No ale to weźmy w takim razie to. Okej, okay, mamy trzy aktywne. Czemu się tam nic nie pojawiło? Aktywuj mutację. To chcę aktywować. Ja mogę wybrać albo drogę szermierki, albo drogę tutaj alchemii. O kurde. To czemu się tutaj to nie pojawia? Nie wiem. Nie rozumiem. No dobra, troszkę tutaj postać wzmocniłem. Jeszcze raz sobie zapiszę. Tutaj spróbujmy jeszcze raz. A tą gadcenkę można pominąć, jak zwykle. Mieliście mnie obaj! Nie zaplanowaliście. Milcz! Zaraz! Kolejnik trzeba rzucić. No, ta pierwsza forma jego jest banalna. Ale... no właśnie. Z tym będzie najciężej. No szkoda, że tej cutscenki nie da się pominąć, bo już nieraz to widzieliśmy. No nie da się, nie da. Dobra, jeszcze raz Gwen, na wszelki wypadek. Jeśli wiesz, lepiej zacznij się do nich modlić. No i te całe nietoperze jego. Dobra. Wow, ale mnie zdzieliło. Jaskółka musi być. Dobra, tutaj go ciachać trzeba, ile wlezie. Dobra, Quen. Szybko Quen. Znowu ten jego atak. Dobra, udało się uniknąć, fajnie.
Dobra, szybko. Już niewiele brakuje, żeby ten pasek jeden kolejny mu tutaj zdjąć życia. Wow. Nie. Dobra, szybko tutaj. Adrenalina mnie tu uratowała. Dobra. Jeszcze jedna jaskółka. O kurde, udało się. Kolejna forma. Jest, skrzydło mu obcięliśmy, więc teraz pewnie nie będzie mógł tymi nietoperzymi wrednymi. Nietoperzami wrednymi tutaj atakować. Wow. Ugryz mnie, co za menda. Dobra, i co teraz? Bo jeszcze nie zginął. Ciekawe, czy w ogóle będzie możliwość. Wow, gdzie to my się przenosimy? Czy będzie możliwość, żeby go jakoś się z nim dogadać, czy musimy go teraz zabić? No cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie, tak czy siak. Wow, ale jesteśmy przećpani eliksirami. Dobra, Deathlock ma już bardzo mało życia. Dobra, uniki. A co to jest? Wow, 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 unik raczej. Co to jest, jego serce? Mogę to atakować. Czyli mam rozumieć, że jego mam nie atakować, tylko tutaj się skupiać na atakach. No gdzie on jest, wow. Dobra. W takim razie spróbujmy się skupić na tym. Miejmy nadzieję, że to... Wow, o to tu chodzi. W sumie jego też mogę atakować, ale jak widać tutaj pasek jego życia też zlatuje. Jeżeli tutaj atakujemy. Dobra, chłonik. Więc to chyba będzie najbezpieczniejszy sposób. Co wnioskuję, że jakbyśmy jego atakowali, to też tutaj... Wow. Szybko... Regeneracja życia. Nie chciałbym teraz zginąć. No, ojaj. Kurde mol. Nie fajnie. Już niewiele mu życia zostało. Aj, uciekaj, Geralt. Zblokował się mi coś. Jedzenie muszę się tutaj. Wow, jedno już zabite. Szybko kłenik. Dobra. Już tak mało życia mu zostało. Dobra, drugie padło. Uff, kurde. Jestem na krawędzi zginięcia. Dobra. Uff, czy to koniec? Co się dzieje? Ciekawe, czy Deathlock teraz zginie. No z tego co wiadomo, zwykły śmiertelnik nie może go tutaj zabić, tylko inny wampir. Wow, jeszcze fajny finisher. Ale go przecięło w pół. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko. O, tam widać, Regis jeszcze żyje. No, widać, my go nie zabiliśmy, tylko na razie pokonaliśmy, ale... Czy będziemy mogli z nim pogadać, czy jak? Czy co teraz się stanie? Ja się nim zajmę. Odejdź. To nie nalegam. No kurde, chcieliśmy tutaj pokojowo. No nie wiem, może by się dało tutaj z nim dogadać, jeżeli byśmy nie zdobyli tej wstążki i on by zabił tą Sianę. Wtedy może by się dało z nim tutaj dogadać. Nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. No i najwyraźniej Deathlock nie żyje. Znaczy, zaraz będzie nie żyć.
co to będzie oznaczało dla Regisa. No i coś tak czuję, że dałoby się z nim dogadać, jeżeli byśmy Sianę poświęcili. Ale w sumie to nawet nie wiedziałem, że zdobycie tej wstążki ocali jej życie i tymczasem będziemy skazani na walkę z Detlafem. Dobra, jakieś wczytywanie. Ale czy coś jeszcze nas tutaj czeka z fabuły? Czy to już koniec? Zaraz się okaże, tylko musi się gra wczytać. No, dawaj, dawaj. Jakiś trofeum, może. Myśmy wzięli. Bądź co, bądź musimy mieć jakiś dowód dla księżnej. No, kiedyś przy kolejnym podejściu na pewno postąpi inaczej. Zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądać z innej perspektywy. Tysia mutna. No, no, Geralt. Do twarzy ci w tym wdział. Daj spokój. Wyglądam jak pajek. Kaftan jest uszyty według prawideł sztuki szwalniczej. Z najlepszych dostępnych materiałów. Geralt woli zbrojki. Ale żeby to docenić, potrzeba odrobiny ogłady. Nawet najdoskonalsza szata może pokryć tylko niedostatki urody, ale nie braki w wychowaniu. Zasadniczo nie mam w zwyczaju dyskutować o gustach. Ani to ciekawe, ani produktywne. Obecny tutaj Wiedźmin organicznie nie cierpi formalnych okazji, a taka właśnie niebawem go czeka, co jest dla niego źródłem nieustannej zgryzoty. Nie bierzcie, mistrzu, do siebie jego zachowania. Jest drażliwy, bo zżera go trema. Trapi się, że nie będzie umiał godnie zachować się w obliczu książęcego majestatu. Ha, nie dziwię się. Jaka menda. Tak czy inaczej, order Vitis Vinifera, najwyższe odznaczenie tu są, wymaga odpowiedniej oprawy. A nie można oczekiwać, że księżna udekoruje nim utytłany pancerz. W pałacu przywiązuje się ogromną wagę do formy. Tradycja, etykieta. Tradycja, nakazująca doceniać w pierwszej kolejności pozory. Wielkopański blichtr i źle ulokowana hojność. Jak Geralt trzyma te ręce, widać, że to niewygodne. O, ten filozoficzny ton to pewnie dlatego, że tobie nie zasponsorowano nowego ubrania, co? Bynajmniej. W taki ton wpadam zawsze, kiedy myślę. A zdarza mi się to, wyobraź sobie, całkiem często. Poza tym nowy strój wcale mi nie jest potrzebny, bo na uroczystość się nie wybieram. A to dlaczego? Bo w przeciwieństwie do ciebie nie muszę. Zacznę pakować moje rzeczy. Rozumiem, że dołączysz do mnie. Bogatszy o order i nowe doświadczenie. Jasne. Wiesz, sporo się ostatnio nasłuchałem o hojności i innych cnotach. Mnie to też nie daje spokoju. Ostatnia z cnót, współczucie, to jedyny element układanki, który się nie zgadza. Chcesz mi powiedzieć, że nagle uwierzyłeś w teorię pięciu cnót? Po tym wszystkim, co odkryliśmy? To nie jest kwestia wiary, guseł czy innych podań ludowych. Tu chodzi o czystą logikę. Syjana miała wszystko zaplanowane z góry. Gdybyśmy jej nie powstrzymali, z pewnością padłaby i piąta ofiara, którą gawieć skojarzyłaby z brakiem współczucia. Ale to już nie ma znaczenia. Wypytałem posłańca, kiedy mi wręczał zaproszenie na ceremonię. Syjana trafiła do pałacu i siedzi w odosobnieniu. Pod naciskiem dworzan księżna zamknęła ją w wieży. Nie chcesz się przekonać, kto jeszcze jej wadził? Przed uroczystością zdążylibyśmy porozmawiać z tym Urwisem Pucybutem. To on dostarczał Detlafowi listy z nazwiskami. Może coś przeoczyliśmy? No to skoro tak,
to widzi, no to można by było to sprawdzić. Czemu nie? Właściwie czemu nie? Możemy iść razem, o ile to już skończone. Z mojej strony tak. Teraz wszystko zależy od tego, czy będziesz w stanie godnie zaprezentować moje dzieło na uroczystości. I czy go przedtem nie zniszczysz, szwendając się po podejrzanych miejscach? Będę uważał. Dobra, idziemy się tylko przejść i powypytywać. Zobaczymy, co tutaj jeszcze się kryje. Może rzeczywiście Siona nie jest temu wszystkiemu całkowicie winna. No, niewinna na pewno nie jest w tej sprawie, bo wykorzystała Detlefa, ale jak tutaj Regis wspomniał, może coś jeszcze się za tym kryć. O, pan z mieczami! Witam, witam! To co, pucowanko? Brudne buty uwłaczają powadze profesji. Zapraszam! Chcemy o coś zapytać. Znowu? O, proszę bardzo, ja popieram wolność słowa i wszelką informacją chętnie się podzielę. Ale czemu by nie wyczyścić bucików przy okazji? Może i rzeczywiście przydałoby się pastowanie. W takim razie ja również skorzystam. Mój znajomy mawiał, że buty powinny być zawsze tak czyste, jak dusza tego, kto je nosi. Jakie buciki? Buty są zwierciadłem duszy! To doskonałe hasło! Jak idą interesy? A dobrze, nie narzekam. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby niektórzy, oprócz pogaduszek, korzystali także z moich usług. Te listy, które dostarczałeś mężczyźnie w surducie, pamiętasz? No pewnie, przecież ja młody jestem, na pamięć nie narzekam, ale... Jeśli zamierzałeś powiedzieć, że ta informacja mnie będzie kosztować, to nic z tego. Skąd te listy brały się u ciebie? Żebracy przynosili. Dlaczego nie powiedziałeś nam tego, kiedy poprzednio rozmawialiśmy? Przecież o żebraków nie pytaliście. Ci żebracy, wiesz coś o nich? Ilu ich było? No, czterech. Każdy przyniósł jeden list. Tylko czterech? Piątego na pewno nie dostałeś? No przecież umiem liczyć. Wiesz coś jeszcze? Coś łączyło tych żebraków? A co może ich łączyć? Przecież każdy jest inny. Niektórzy mają buty nie do pary, ani wcale nie mają butów. A wiem już, co ich łączy. Wszyscy nie mają domów. Mały, bo stracę cierpliwość. Wytęż pamięć. Ci żebracy, pamiętasz, jak wyglądali? No pewnie, ja mam dobrą pamięć, mówiłem. Byli obdarci, brodaci, mieli dziurawe ubrania, o zapachu to już nie wspomnę. O butach to już mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Geralt, pozwól, że ja zadam pytanie. Posłuchaj, chłopcze, chętnie przygotuję dla ciebie dodatkową beczułkę tego środka do polerowania. Ale skup się i odpowiedz najlepiej, jak umiesz. Wiesz, gdzie ich znaleźć? No jak to gdzie? Pewnie w przytułku. Gdzie to jest? No, to przecież każdy wie. Tu niedaleko, tymi schodkami, a potem w prawo. Dzięki. Masz tutaj za fatygę. Okej, czyli musimy się rozejrzeć za tym przytułkiem. Dobra, w takim razie lecimy do przytułku, zobaczymy. O, nie, jeszcze nie tutaj. Masz się stąd wynosić z tym przytułkiem, jasne? To porządne oko. O, jakieś problemy? A ty czego tu chcesz? Porozmawiać. Rozmawiać to się tutaj nie da. My już żeśmy próbowali, ale nic nie dociera. Teraz będziemy inaczej tłumaczyć. Panowie, spokojnie. Albo sam się wyniesiesz z tymi zawszonymi żebrakami, albo ci pomożemy. Skończyła się cierpliwość! Nie będzie tu żadnego śmierdzącego przytułku! Wynocha stąd! Tu porządni ludzie mieszkają. No dobrze. Rozumiem, że przeszkadza wam przytułek. Tylko nie rozumiem czemu.
No patrz na tego, Ballard. Następny obrońca biedoty się znalazł. Przeszkadza! Tu obok nasze baby i dzieciaki mieszkają. A koło takich dziadów przyzwoici ludzie boją się nawet przejść. Ci porządni ludzie, o których mówisz, to niby wy? A co? Masz jakieś wątpliwości? Szczerze powiedziawszy, mam. Słyszałeś, Artua? On nas, kurwa, w biały dzień obraża! Przejdźmy na stronę, dobry człowieku. Mój przyjaciel poradzi sobie z niesprzyjającymi okolicznościami. Walka na pięści się szykuje. Oni chyba nie wiedzą, z kim ich zadarli. No, ile mam czekać? No, atakuj któryś. Aj ty, kurde, mendo. Chyba tobie, kolego. Kurde, dwóch naraz atakuje. No, ten już prawie pada. Dobra, jeden padł. Z jednym już będzie dużo łatwiej. Dobra, padli. Żaden problem. Z wieśniukami. Dobra, zrozumiałem aluzję. Chłopaki, spadamy stąd. Dziękuję serdecznie za pomoc. Próbowałem z nimi negocjować, ale obawiam się, że gdyby nie wy, pobiliby mnie. Jestem niezmiernie zobowiązany. Czego od ciebie chcieli? To sąsiedzi. Chcą, żebym przeniósł przytułek w inne miejsce. Nie podoba im się, że pomagam żebrakom. Ja bym się nawet mógł przenieść, ale nie mam dokąd. Przychodzisz z jakąś sprawą do mnie, tak? Co mogę dla ciebie zrobić? Przyszliśmy po informację. Poszukujemy człowieka, który miał się skontaktować z Pucybutem z Ri de Garl. Z Pucybutem? Znam go. Miły chłopak. Wiesz, kto z twoich podopiecznych miał się z nim spotkać w najbliższych dniach? Przykro mi, nie mam takiej wiedzy. Ale możecie tutaj zaczekać. Niedługo wszyscy zaczną się schodzić na posiłek. Sami z nimi porozmawiacie. Jesteś pewny, że zbiorą się tu wszyscy żebracy? Prawda jest taka, że rzadko kiedy mogą znaleźć posiłek gdzie indziej. Więc przeważnie przychodzą do mnie wszyscy z tej okolicy. Dzięki. Zaczekamy tutaj. To miło z twojej strony. Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że jakieś informacje tutaj zdobędziemy. Moi drodzy, zanim podam zupę, ci dwaj dżentelmeni chcą wam zadać pytanie. Skupcie się, proszę, i odpowiadajcie z sensem. Jeśli będziecie kręcić, posiłek się odwlecze. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Wiem, że czterej z was w ostatnim czasie dostarczyli do Pucybuta zapieczętowane listy. Wiecie, o co chodzi? Jeśli tak, to powiedzcie. Romain, ty coś wiesz? A co ja tam się będę wyrywał? Było mówione, żeby nikomu nie opowiadać o listach. Ale mnie możesz powiedzieć. Miałeś list i oddałeś go, tak? Bardzo dobrze, Romain. Dziękuję. Kto jeszcze? Ja też miałem. Oddałem go po Pucybutu. I młody miał swój, ale go tu nie ma. To nie przyświadczy. Młodego znaczy. A ja jeszcze mam list. Mam go oddać dopiero we dwa dni po świętym Barnabie. Potrzebuję tego listu. To bardzo ważne. Tobie już na nic się nie przyda. Ale ja go muszę oddać do rąk własnych i nikomu nie pokazywać. Tak powiedziała ta pani. Groźna była.
Lepiej współpracować z osobami, które są prawe i uczciwe. Ci ludzie bardzo pomogli nie tylko mnie, ale i wam wszystkim. Jeżeli jakaś osoba ci groziła, to nie jesteś moralnie zobowiązany, żeby dotrzymać obietnicy. Dobra, to masz w takim razie. I tak nie chciał mi się łazić do Pucybuta. Tam zawsze tyle błota. Okej, okay, czyli ostatnie, piąte zlecenie mamy. Zaraza. I co? Faktycznie piąte nazwisko? Sam zobacz. No, no. Powiem ci, że nawet ja się tego nie spodziewałem. Ale jakie to nazwisko? Tym razem zajmiesz się księżną. No, wygląda na to, że nie doceniliśmy Syjany. No kurwa. To znaczy, że Detlaf miał dosłownie wyrwać jej serce. Ale najpierw skręcisz jej kark. Zastanawiające. Teraz twoja układanka jest kompletna? Ta sprawa właśnie przestała być ciekawą łamigłówką. Zrobiła się niezwykle poważna. Mamy dowód, że w Toussaint planowano zamach stanu. To ona miała być ostatnim celem Detlafa. Syjana planowała to od początku. Z pewnością. To logiczne, Geralt. Najpierw cztery pozornie przypadkowe trupy. Akurat tyle, żeby ludzie uwierzyli w istnienie mściwej bestii. Syjana dokonała zemsty, nie ściągając na siebie podejrzeń. A ostatnią ofiarą miała być księżna. Gdyby udało się jej doprowadzić plan do końca, nikt nie kwestionowałby teorii, że Anna Henrietta padła ofiarą własnych postępków. Przecież całe Beauclair wiedziało, że Syjana została usunięta z dworu. Łatwo powiązaliby Annę Henriettę z brakiem współczucia. Ale dlaczego Syjana miałaby mordować siostrę? Z pragnienia władzy? Z zawiści? Z wrodzonej skłonności do łotrostwa? Wszystkie te powody do niej pasują. I nie wykluczają siebie nawzajem. Zresztą, jeśli cię to ciekawi, możesz sam ją zapytać. W sumie chętnie poznam jej motywację. Co ci się bardzo chwali. Dobrze czasem zajrzeć w oblicze zła. Czy aby trochę nie przesadzasz? Wykorzystała mojego przyjaciela jako maszynę do zabijania. To mi daje wystarczające prawo, by ją potępiać. Ale popieram twój pęd do wiedzy. Wszak według niektórych filozofów Empiria to jedyne źródło wiedzy. Mówiłeś, że księżna trzyma Syjanę pod kluczem. Dworzanie nalegali na znacznie ostrzejszą karę. Myślę, że Anna Henrietta chciała w równym stopniu bronić siostrę przed samosądem, co swoich poddanych przed przestępczynią. W każdym razie siedzi w zamkniętym skrzydle pałacu. Oczekuje na oficjalny proces. Będę musiał jakoś ominąć strażników, żeby się do niej dostać. Idziesz ze mną? Skądże? Zaczekam na ciebie na Mer Lachaise. Po tym, co wyprawiał Detlaf i jego pomocnicy, wolę się nie pokazywać w pałacu. Poza tym nad towarzystwo książęcej arcysiostry przedkładam prostotę wywaru z Mandragory. Czyli mówiąc wprost, idziesz się upić w samotności, bo nienawidzisz Syjany. Nie lubię takich kategorycznych stwierdzeń, ale przyznaję, nie ręczyłbym za siebie w jej obecności. Okrutnie obeszła się z Detlafem i doprowadziła do jego śmierci. A teraz jeszcze to. Nie, Geralt. Będę czekał na cmentarzu. Okej, okay. Coś tak czuję, że chyba to był błąd, zabieranie tej wstążki. Ajajaj, dobra. W takim razie zobaczmy, gdzie to mamy się udać. Zobaczmy na mapę. Okej, okay, gdzie to jest? Dobra, to w takim razie przejdziemy się tutaj do znacznika i się przeniesiemy. Będzie dużo bliżej. Ale coś tak czuję, że chyba w kolejnym odcinku pójdziemy tutaj porozmawiać ze Syjaną. Tylko się przeniesiemy na miejsce. No już chyba coś tak czuję, że
Koniec odcinka tutaj powoli się zbliża. Przenośmy się do pałacu. Zaraz zobaczymy. No tak czy siak, ta walka z Detlefem, kurde, do łatwych nie należała. No ale cóż, jak mówiłem, to jest gra, żeby przejść ją na parę razy, żeby tutaj fajne wszystkie te odblokować sobie i zobaczyć zakończenia. Za pierwszym razem na pewno wszystkiego się tutaj nie zobaczy, to jest raczej zrozumiałe, ale dobra. Jesteśmy już praktycznie na miejscu. Ja w tym odcinku tutaj troszkę podziałaliśmy, a w następnym odcinku pójdziemy do Siany i później porozmawiamy z Damienem i pójdziemy na tą całą ceremonię. A tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia i na razie.